Dzień dobry, ja jestem Nerwarien i dzisiaj kolejny piękny odcinek z Champions Q, czy też z in-house'ów, bo i tak się nazywają te rozgrywki, nazwijmy to, czyli po prostu mecze towarzyskie graczy z Leca. I tym razem mam odcinek z 10 graczami Leca, więc to jest chyba pierwszy raz, wydaje mi się, gdy coś takiego się dzieje i zobaczymy chociażby Jakisa, czyli nowego midlanera w akcji. No ale dobra. Standardowo zostawcie kciuka, zostawcie suba. Życzę miłego oglądania i do komentarzy zapraszam, że jeśli macie jakiś feedback, jeśli coś źle powiedziałem czy cokolwiek, zapraszam do komentowania, wytykania mi błędów i co ewentualnie można bardziej jakoś skupić się na czymś itp. itd. Dajcie komentarz. Składy. Oto Amne na górnej alejce będzie. Na dżungli Jankos. Yeah. Jest Polak Rodak. Jest Jakis, czyli nowy nabytek Excel. I to jest ziomek, który tam jest wyciągnięty z Ligi Czeskiej, ma chyba 18 lat, no i mówi się o nim, że może być z niego talent. No więc zobaczymy go w akcji, jak się zaprezentuje na niskiego. Mamy Flakeda z Heretics oczywiście, także duet Hereticsowy i do tego Trymbi. Dwóch Polaków w teamie, prawda? Hehe. Trymbi, jak coś, jeśli ktoś nie słyszał, Trymbi po tych Wolvesach, no niestety został wyrzucony z Fnatic, może nie wyrzucony, ale no, miał do końca Wolvesów miał ogólnie kontrakt, no i nie chcieli z nim przedłużać, więc Trymbi niestety nie znalazł drużyny na następny rok. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że po Wintersplicie gdzieś się Trymbi zakręci, no bo co to ma być? Chłop przed chwilą grał na Wolvesach, a teraz nie gra nigdzie? Bez sensu, no ale tak bywa niestety. I w enemy team mamy Broken Blade z G2, mamy Bo z Karmin Corp, Niski z SK Gaming i botlane z Fnatic, czyli Noah i June. Taka sytuacja. No mnie najbardziej ten Jakis interesuje, jak on się będzie prezentował. No i dwóch Polaków w teamie. No kurde, może będzie fajny mecz. Aczkolwiek dostałem informację, że ta gra będzie lekko stompowa, ale zobaczymy. Jakby za dobre są te składy, żeby tego nie obejrzeć i być może wrzucić na YouTube'a. Drafcik. Orianna zbanowana, no to raczej nic nie dziwnego. Bardzo mocna postać. Rumble tak samo. Raczej jeszcze nie ma co wkręcać. Orianna Nocturne standardowo, Ashe standardowo, pewnie jeszcze będzie Lucian i będzie Kalista. Nie, Niko. O kurde, to ciekawe. I Rell zbanowana. To ciekawe. No Rell wiadomo, spoko. Ale Niko w niskiego zbanowana. No spoczko. Nie patrzyłem tutaj chyba na... Nie, nie patrzyłem na kompozycję. Kurde, chciałbym zobaczyć, żeby Bo zagrał czymś agresywnym. To bym chciał zobaczyć na pewno. Chciałbym zobaczyć Luciannami, byłoby fajnie zobaczyć, jeśli rzeczywiście, no nie, cały czas się słyszy o tym, że ten duet znowu wraca, że jest mocny, ale nie widziałem go chyba w akcji, albo nie pamiętam, więc fajnie by to było zobaczyć. No i ciekawe, co oni tutaj będą chcieli first pickować. Co to będzie? Co oni to mogą chcieć? Nie wiem, zobaczymy. Varus, o, może będzie Varus. No kurde, rzeczywiście. Varus, Kalista z Gravesem. Jest ten Graves od Bo. Super, to mi się podoba. Jest agresywny botlane, bo będzie Kalista. Ale do Gravesa też trzeba jakiegoś agresywnego mida. Tylko, że Niski nie jest za bardzo agresywnym graczem, ale jest graczem, który lubi pomagać junglerowi. Więc ogólnie, to już kiedyś chyba przewijałem na streamie, że właśnie połączenie Niski plus Bo, to jest tak naturalnie, oni idealnie do siebie pasują. Bo Niski jest gościem, który raczej gra defensywę, ale gra pod swojego junglera. A Bo jest bardzo taki indywidualny i lubi, jak mu pomagają. Więc oni, mam wrażenie, jakby grali razem i złapali synergię, to może być jeden z najlepszych mid jungle, jakie Europa widziała. Naprawdę. Takie mam wrażenie. Może mam jakąś wkrętkę, ale tak myślę. Jankos na Gragasie? Okej. Okay. Chociaż ten Gragas jeszcze może być na inne lane'y też. Jest Renekton. Okej, okay, czekamy. Czekajcie, zastanówmy się nad tym. Szybki Gragas w Gravesa. W Gravesa dobrze jest grać AP postaciami, więc Gragas jako tako pasuje. Plus ten Gragas jeszcze jest flexem, bo może być powiedzmy do supporta, a ewentualnie do topa, ale widzimy, że Renekton jest, więc on może być na topie, ale Renekton może być też na midzie jeszcze, prawda? Więc tutaj taki draft typu może zakręcimy. Od biedy można też zrobić Varusa na topie i Renekton na mida. Ale to już takie kręcenie, kręcenie dla kręcenia chyba. Atrox. Atrox w Renektona na topie, czyli też ofensywny pick. Ewentualnie na midzie też Atrox może być ewentualnie zagrany. Co tutaj będzie banowane? Zbanowany jest Lucian. Czyli biorą pod uwagę to, że Varus może grać na topie. Albo na midzie nawet ewentualnie. Więc banujemy jeszcze Luciana. Pomogą tutaj zagrać coś takiego. Spoko. Podoba mi się to. Git. No tutaj, co bym banował na ich miejscu? Może jakiś ban Nautilusa, bo Nautilus Kalista mocne.
I na midzie coś, co wspiera Gravesa. Co by tu mogło być, kurde? Ja bym... Zastanawiam się, czy by niski takiej Zoe nie wyciągnął, bo on Zoe miał dobrą. Ale zbanowana jest Renata. Renata Kalista, no to też jest taki bardzo mocny laning phase, rzeczywiście. Zbanowany Yone. Yone ban? Może ten Jack jest jakimś graczem Yone? Nie wiem. Zbanowany Blitzcrank, okej. Okay. No ale tutaj niski na Azirze. Kurczę, no wydaje mi się, że Azir... Dobra, no to będzie coś innego, ale Azir plus Graves to jest takie no źle dobrane duo. Azir chce grać defensywnie do 6 levelu, a Graves chce grać ofensywnie do 6 levelu, więc to się trochę nie za bardzo synergia, nie? Ale LeBlanca, no mi się podoba, no i wziął tego Azira. Kurwa. No trzeba coś ofensywnego, znaczy wiadomo, no Azir po 6 levelu będzie coś grał, coś będzie wystawiał, spoko, ale no pierwsze levele będzie pewnie ciężko jakoś zagrać. A, i tutaj pamiętam, to był Yasuo Senna, dobra. I to będzie na bocie. Co znaczy, że to jest rzeczywiście na topie ten Varus. Okej. Okay. No nie może Kalista support? O kurde, Kalista support. Ale akcja. No, Koreańczyk przyjechał do Europy, Jun. No jak Keria. Ciekawe, ciekawe. Niezłe. Podoba mi się, fajne zakręcenie. No i w sumie Senna plus Yasuo taki. No dość niewygodny mają matchup, nie? Tu nieszczęście ustawią. Okej, okay, to koniec końców jednak jest Varus na. Tu już sobie przewinę. Kamerę sobie wrzucę. Dobra. Jednak to jest ten Varus na midzie, Renekton na topie. No dobra, ty tutaj 3 razy Halo Blades w ogóle jakieś. Ciekawe. Od kogo mamy komunikację? Okej, okay, prawa strona. Tutaj bo słyszymy i niskiego. To fajnie. Fajnie, że zobaczymy ich w akcji. To ciekawe. Aczkolwiek fajnie by też było usłyszeć komunikację Trymbiego z Jankosem, nie? Byłoby spoko. Ale niech będzie. Ale taki plan na grę. Zastanówmy się, jak tutaj wszyscy chcą zagrać. No top. No to proszę, będzie taki na zero grany, nie? Chociaż no z rynek to może być coś... Znaczy, da się to zagrać przez topa trochę. Ale, no nie wiem, czy będzie sens. Aha, to jest Zaya support. Dobra, trochę wyprzedziłem, ale okej. Okay. Na midzie, no dość statycznie, dość spokojnie. No i podejście od junglerów tutaj będą ważne, nie? Granie przez mida. I też midlanerzy, którzy będą schodzić do dżungli. Domyślam się, że tak to będzie wyglądać. No ale największa tutaj zadyma będzie na bocie, nie oszukujmy się. Double range kontra double ofensywa, nazwijmy to. Więc raczej przez bota będzie ta gra głównie grana. Rzeczywiście jest to Zaya na supporcie, a nie Kalista. No dziwne, dziwne. Prędzej tą Kalistę bym widział. No bo... Zaczekaj, no bo Kalista co? Kalista zawsze to Wuda, co tam jakiś ma damage dodatkowy. Na M jakiegoś slowka, na RK. Zawsze ma jakieś ten wyciągnięcie kogoś, wrzucenie kogoś. A Zaya jako support co daje? No da trochę damage'u i da jakiegoś snera, no i ma tą erkę dla siebie. No nie wiem, wolę na odwrót chyba to zagrać. No ale okej, no zobaczymy. Jak im to wyjdzie. Jakie oni tutaj mają plan? No bo tym Gravesem na pewno chce grać ofensywnie. No jesteś silniejszy niż Gragas. Na pierwszym levelu na pewno. Więc widzimy, że niebieska strona raczej tak pokrywa wszystkie wejścia. I ciekawy jestem właśnie, jak oni zamierzają wardować. Bo trzeba tutaj takie dość defensywne wardy raczej zagrać. Żeby w razie czego Jankos wiedział, jak ma zareagować, nie? No i Jackis będzie dawał warda chyba na Braity. No a tu już jest lane invade, widzicie? Tank trzeba. A i niski się chowa. Czy niski mówi, że ten się chowa, więc chce go spotować. Okej, okay, no jest invade do tego Reda. I Aatrox? Pytanie, czy Aatrox zwarduje Red Buffa, się zastanawiam. Ale chyba nie. Okej. Okay. Niski napisał na czasie My Body Strolling. No Niski to jest taki gość właśnie raczej uśmiechnięty i raczej taka pozytywna atmosferka i taki spoko ziomal. Lubi sobie przyspieszkować, lubi się uśmiechnąć po przegranej. Hehe, takie nawiązanie do molców. I taki właśnie positive guy, no.
opinię. A ciekawe jestem tego bota. Jak to będzie wyglądało? Ty, a może to będzie Lethality w ogóle? Jakaś taka trochę Lethality Zaya pod max Q i tego wykrywacz wardów na pierwszy item? No w sumie. Może. A Flakiet też ma trochę wkrętkę do tego Yasuo. Mam wrażenie, że lubi sobie tym pyknąć. Chociaż, no czy w lecu coś takiego wyciągną? No nie wiem. No nie wiem. Ale może. Kto wie. No ale tutaj raczej, no ciężko się będzie temu Yasuo grało, nie? Grasz na double range'a, który zawsze będzie cię obijał. Nie za fajnie. No nam idzie lekka przewaga Varusa. No ale wiadomo, Varus raczej powinien być silniejszy. Zwłaszcza, że ma kometę, która za każdym razem, gdy rzucisz E, coś tam doda damage'u, nie? Dive bota. Ale czy to się uda? To nie ma żadnego CC'ka. I w ogóle... Czekaj, dobra. Tu jeszcze chciałbym zaznaczyć, bo sobie nie mówiłem o kompozycjach aż tak dużo, że ta kompozycja, ona prawie w ogóle nie ma CC'ków, nie? No jest RK Azira, tu jest jakiś knock-up, tu jest jakiś knock-up, powiedzmy tu jest jakiś snare, ale engage'u nie ma solidnego, no chyba, że Azir jest engage'em, albo ulti Kalisty jest engage'em. Z kolei ta lewa strona, no coś jest z czym grać, nie? Gragas wejdzie, Yasuo poprawi, Varus RK. Więc jakbyś taka ocena kompozycji, bardziej mi się lewa strona podoba, raczej. Ale z drugiej strony, jeśli czerwoni będą grali clean early game, to może się ten bot nie rozpędzić i tak samo się Graves może rozpędzić. Ale raczej bym stawiał na niebieskich. Nie wiem, kto tutaj wygra, nie mam pojęcia. Ale byłbym za niebieskimi. Zwłaszcza, że dwóch Polaków tutaj gra. Tak jest. Ale potem wiadomo, no tutaj czerwoni muszą wygrywać early game, pierwsze parę leveli. O Jezu, Flakiet właśnie zmarnował taczkę. Ech. Okej. Gragas na Wraithach, Graves jest tutaj. Ale to są tylko Wraithy, Reda nie weźmie. Tak troszkę tam Jankos gorzej raczej wychodzi na tym starcie. Chociaż chce Reda robić. Ty, weźmie go chyba, tak? Szkoda, że tam nie pokazują. Ale z drugiej strony do botlane też jest bardzo ważne tutaj. A to będzie Lethality Varus, nie? Powinien być. Bije trochę ta Zaya Savor. Coś tam bije, kurde. Jeden Polak, jeden Niemiec? Nie. Janko Stopolak Rodak. Rzadko mówi po polsku, ale ostatnio na arenach mówi po polsku, więc jest Polak. No nie no, co za niewygodny lane. A z drugiej strony, jakbyś ty grał normalny lane i grał na Yasuo Senna, to też by ci nie chciał grać, więc... Cheezem trzeba odpowiedzieć na cheeza, po prostu, nie? Close, ale... Ciężko tam było zabójstwo raczej. Był heal, był exhaust, więc tradowali się w sumie summoner spellami. Tylko żadnych flash nie poszło, nie? Staram się słuchać tej komunikacji botlane'ów na Attic. Zastanawiam się to właśnie, jak oni będą się komunikować, no bo to jednak jest dwóch Koreańczyków. Ja tak się zastanawiam, czy oni podczas gry na przykład niekiedy się na koreański nie będą przełączać. Tak wiesz, między sobą coś tam będą chcieli szybko powiedzieć, czy nie lepiej powiedzieć to po koreańsku, czy... Czy tak się powinno robić? Nie wiem, kurczę, ale... Chyba miałby to sens, nie? Chcesz coś tam szybkiego przewinąć? O Jezu, niski. Strasznie głęboko. O, dajwowanie bota. Janko też wypchnięty ze swojej dżungli. No ale Wave'a nie ma. Jezu, co za agresja, bo... Okej. Okay. Bo jeszcze ma flesza. Flash Flakiet? O, dobra, ledwo, ale się udało. No nie wiem, czy to jeszcze można gonić, chyba nie. Chyba niezbyt. No jeden za jeden w tej sytuacji. No chyba lepszy dla lewej strony, no bo first blood dla Yasuo po pierwsze, a po drugie Zaya wzięła killa. Support Zaya. Ale patrzcie na to. Double Dirk. Ciekawe. Tylko czekaj, czemu Kalista ma Dirka? Co ona zamierza robić? Nie wiem, ale zobaczymy. Ciekawe.
ciekawe, interesujące. No nie no, kolektora nie będziesz grał przecież, nie? Chyba. Znaczy ogólnie Dirk jest takim przedmiotem, że za 1100 to jest jeden z najlepszych przedmiotów, jakie możesz kupić na pierwszym beku. Dużo AD, fajny letality. No jest zajebisty item, bardzo taki rozpędzający, bardzo duszący przeciwników. Ale na Kalistę, no wypadało coś z tego Dirka później robić. Może rzeczywiście kolektor zagra, nie wiem. Zobaczymy. Maybe they're doing this, or they want to maybe. I think they can't stab me. Okay, Bibi, myślisz jakiś dive na topie, ale... No raczej to się nie powinno wydarzyć. Po prostu robale będą brane przez Jankosa. I kolegę Czecha. No, zwłaszcza jak masz Renektona na 6 levelu, no to na pewno topside wygrywasz, a z kolei tutaj jest brany Smoke. Okej. Ej, w ogóle słyszałem, że jest jakaś taka sztuczka, że dobrze jest sprowadzić te wszystkie robale do low HP i na hita je ściągnąć, bo przez to nie tworzą się te tarcze. No tutaj się to nie udało niestety, ale no niby tak to zaczynają robić ogólnie. Że tak można. Ciekawe. Jankos ja dawno jak za dawnych lat. Oj tak. H2K. 2016 rok. Półfinały Worldsów. Kurde. Że chłopaki dalej jeszcze grają. Ciekawe, nie? No i pytanie, czy Adamne coś jeszcze z tym Excel osiągnie, kurde. No może być ciężko. Ja tak zacząłem się zastanawiać na temat Excel. Tam zostaje ten pitch, nie? Będzie tam grał. Kurde. No zobaczymy. Ciekawe. 20 CS behind na AD carry. Zachciało się koleżce zagrać Yasuo. Czekaj, pokaż mi to jeszcze raz. Azir chciał podać do Gravesa, bo podchodził. A tu Varus, ładny fleszyk. Ale braknie chyba, co? Chyba, że Q trafi? Nice, Niski aż się wkurzył. Mały lacik. Ładnie, ładnie. Ale też, no transfer do Excel tego Jackisa. Dość taki zastanawiający. Zwłaszcza, że pamiętamy, co tam chłopaki zrobili Czekoladowi. Czekolad wygrał EU Masters, dostał się do Excel i po kilku tygodniach powiedzieli, dobra, jednak nie chcemy z tą grać, nara. Więc oby coś takiego się nie wydarzyło z tym Jackisem, no. No Excel, no jeśli chodzi o traktowanie graczy, no nie jest to najlepsza organizacja, bym powiedział. Zwłaszcza dla tych, którzy są nowi. Tak samo zresztą było z Adwiedem też na supporcie, że też mu podziękowali po paru tam tygodniach, a wcześniej mu mówili, tak, robimy wokół ciebie drużynę, będzie zajebiście. A później, o, Miki X jest na tym? No, bierzemy go, elo. Więc no Excel jest takie... Takie sobie. No ale chłopak chciał pewnie zagrać w Lecu, więc wziął ofertę. No i ciężko mu się dziwić, nie? Chce się przebić. Ale no dość ciekawy transfer. Jankos jak na razie... Niewiele. Ale to tego bota trzeba cały czas po prostu grać wokół tego. A później 6 level, jak będzie miał Yasuo, no to chyba można lecieć wtedy, nie? Tylko, że no trzeba zawsze w Kalistę wejść. No jak wejdziesz w Zaję. Ale w ogóle pomyślcie sobie o tym botlane'ie. Zaja jest nieśmiertelna. Ma swoją erkę i ma erkę Kalisty w ogóle. Jak na to grać? Irytujące, mega. Dlatego trzeba wejść w Kalistę od razu, nie? Annoying. No Yasuo ma 6. Raz mówią, six. Tylko pytanie, czy Jankos na pewno chce tutaj przyjść w ogóle? Czy ma wywalone w to? Ale widać, że tutaj Botnik Fnatic zaczyna grać defensywnie, nie? Ten 6 level muszą uważać. Zwłaszcza, że pewnie nie wiadomo, gdzie jest Graves, chociaż teraz był chyba Warda. Chyba tam był Ward bity, więc powinni wiedzieć. Więc teraz grają ofensywniej, bo wiedzą, gdzie jest jungler. Nice. Okej, chcą chyba zabić Varusa, bo nie ma flesza. Więc Azir, areczka, podanie. Tak chcą grać. Ej, w ogóle. Patrzcie na tego topa. 30 CS-a przewagi w 9 minucie.
O, do Amne versus Broken Blade? Bez ingerencji dżunglerów? Tak powinno być? Nie wiem. Teraz za support na Zai. Jun, nowy support Fnatic, który wszedł za Trymbiego, a Trymbi jest w enemy teamie. Trymbi, pokaż mu. Pokaż mu. Azir, czy Novarus dead? Raczej nie było szans. Okej, nieźle od Amne, nieźle. Ciężarówkę stracił jeszcze. Oj, ładnie, bo się zachował. Ładnie, flash. Ereczka. No, raczej jakby dostał full combo, to mógłby się złożyć, chociaż w sumie. Uuu. Ej. No to ładne. Okej. Okay. I am impressed. Ładnie, ładnie. No nie no, Damne w dalszym ciągu jest bardzo dobrym top laderem, na SSD sprawę. Masz R-kę jeszcze, kolega. Ej. Nie, 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 ale to było głupie, ale to było głupie. Po co to zrobiłeś? Nasze zagranie R-ki. Rozumiem, ale ten flash, no gdzie ty tu widziałeś to zagranie? Chłopaku, oszalałeś? Nie wiem, co on zrobił, ale głupak. Guptas. Co by nie wyzywać za bardzo. Dziwne. Trymbi na pewno ma bekę z niego. Trymbi by tak nie zagrał. Mam nadzieję. To było dziwne. Jest nowa mapa. No tutaj jest nowa mapa, no bo oni grają na serwerze turniejowym. Tak jest. My dopiero 10 dostaniemy to. O, to jest ten item. 100 AP, 12 Magic Pena, Movement Speed. 35% of Champion Maximum Health within 2,5 sekundy apply Squall to them. Co to jest Squall? Aha, jest. Po 2 sekundach strike the target. Ty. Że jeśli zabijasz, to jeszcze dostajesz 30 zł? Okej. Okay. To jest ten item, który grał też Caps na Akali. Ale czy to jest dobry item na Akali? No nie wiem, czy jest taki dobry. Znaczy, no nie jest, no trochę mi tam HP-ka jakiegoś brakuje, wydaje mi się. CDK ewentualnie, nie wiem. No okej, okay. Ciekawe. Taki trochę first strike. No to bardziej jak zabijesz, dopiero dostaniesz kasę, nie? Czy jeśli zabijesz i ta detonacja nie wybuchnie, to wtedy dostajesz kasę. Ciekawy motyw. Nie, to miałbyś tutaj stomp, ta gra niby, ale na razie jest 11 minuta, gra jest totalnie równa. Ale pewnie w którymś momencie się to rozkręci na tyle, że nie będzie zatrzymania. Jeśli miałbym obstawiać, no to chyba ta czerwona strona. Prędzej się rozpędzi, czy nie? Nie wiem, kurde. O! Ładnie. Czekaj, jeszcze raz to pokaż. Ale piękna beczka od Denkosa. Kurde, ale znalazł. Zajebiście. Bardzo ładne. Ja miał wizję, więc dziwne, że niski nie zareagował. Ale mało tam było czasu na reakcję. To było chyba z blinda, nie? On nie widział tej Gragasa, jak rzucał. Chyba. No nie ma tam wizji. O, ładnie, Denkos, brawo. To nie działa trochę jak RKZD? Trochę powiedzmy, że działa, to jak porównuję to do RKZD, no jeśli Z zabije gościa nie shurikenem, to dostaje dodatkowego golda. Tak się ten item jakby działa, porównując do Z. Ej, złotówka jest z tych małych. Robali, okej, okay, spoko. Bibi znowu problemy. Ej, Adam go zabije chyba. To 3 sekundy miał dopiero stuna. O, Klaus. Ej, Shoji ma jakieś stacki teraz? Jakaś czwórka tam była. Ty, no ma jakieś stacki. Nie pamiętam, co tam miało być z tym Shojinem. Ej. O, Bibi tam w ogóle zabił jakoś. No, nie widzieliśmy tego. Może gościu zrobi powtórkę. Erkli ma jakos. Kurde, dwie akcje w jednym momencie.
Trochę ciężko pokazać. Dobra, Gragas tam zabił, ale Antrox też wziął kilka. Mam nadzieję, że powtórkę zrobi z tej akcji na topie. Fajnie by to było zobaczyć. Okej, okay, tam jest smok robiony. Jaki to jest? Mountain, okej. Okay. O, proszę bardzo, Trimby pozdrowienia wysłał. Fajne. Ale smoka i tak wzięli. Ty, no jak na razie ten Jack jest spoko. Na niski na razie 0-3. Co dają te robale? Tutaj jak bijecie turret, jeśli macie 6 robali, chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeśli macie 6 robali, to są przyzywane takie małe ziutki, a jeśli macie tam mniej tych robali, to po prostu macie dodatkowy damage na wieżach. Tutaj to takie fioletowe pokazuje. Dodatkowy tam chyba true damage po prostu. Oj, flaket. No, w razie czego ma flesza. Ej, to może grać? Nie. Chociaż jakby dał R-kę, ścianę postawił do prawej? Ale to raczej by to było jeden za jeden trade, chyba im to się nie podobało. Chyba nie było sensu. Dzięki Maniak, za słupka. Życzę mu zajęcia na supporcie. No przyjechał gościu z Korei i pokazuje Europejczykom jak się gra. No takie coś sobie wziął. Znaczy, no ogólnie chodzi o to, że no ten botlane, czyli Yasuo Senna, jest dość silny, jeśli zagrasz standardowy botlane. Więc stwierdzili, że wezmą dwóch AD po prostu. I dzięki temu będą mieli przewagę na laning face'ie. Po prostu zneutralizowanie tego bota to jest. O to chodzi. Ten co zabije? Czy... Nie, cały team ma te robale. Cały team. No. 5 albo 6 robali, tak? 5 wystarczy, żeby mieć te robale? Możliwe, możliwe. Nie mówię, że nie. No i Bibi teraz nie może wejść na lane. O jest. I 50 CS do tyłu ma. O kurde. No Bibi chyba dyntka. Da się to zagrać? Nie. Chociaż... Ej. Ty no ładnie go. Ładnie go tam potraktowali. No co bad. O, niski z naszortufem na pierwszy item. Są tacy, co narzekają na Azira z naszortufem. No też może w tym sezonie 14 to się to zmieni w sumie. O, to jasna Noe. Ładny egzost. Ładny też klęs. Gdzie się to? Trimby. Patrzcie na to. Jakie W puszcza Trimby tutaj. Wiedział, że musi odfleszować, więc od razu do przodu. Nice, Trymbolon. I to jeszcze tego Noaha, który nie chciał z nim grać. A masz. No, a masz. Dobra, czyli te niebiescy już wygrają ten mecz, to już wiemy, tak? No skoro tu jest 4K przewagi, no to raczej to już pójdzie w cholerę ta gra. Okej. Okay. Czekaj, a cofnijmy tę akcję od początku, żebyśmy ją zrozumieli, co tam się wydarzyło, bo się na bocie skupiliśmy. No Varus tu jest ofensywnie, Gragas jest ofensywnie, Renekton jest w tym miejscu, nie ma za dużo HP. I przypuszczali też mida, tak? No szkoda, że nie mam, kurde, dostępu do tej gierki. Aha, zabili sobie Gravesa, spoko. Ale za to też pada Varus. No i Marcin jest tutaj w takim trochę dziwnym miejscu. Nie najlepszym. No więc musi spieprzać, okej. Okay. A skocznie? Spoko. Atrox. Uuu, Bibi. Renekton ma flasha jeszcze. Oddany może tutaj ograć. E, flash, W, Atroxa? Czy Vazira? Nie. Dobra, safe. Chociaż, dobra, safe. Jeszcze Senna ultimate dała, okej. Okay. Tutaj chyba lekko przesadzają na bocie ten pushing. Ładnie Trimby. Ciekawie, ile ma staków. Bo po Englishowemu? Nie no, coś odzywa się cały czas. Jakieś komunikacje, aczkolwiek... No on tak trochę dziwnie gada, mam wrażenie. Niekiedy jest ciężko zrozumieć, o co mu chodzi. Jakieś takie skróty myślowe robi. Ouu, Jankos... Słuk! Marcin? Nice! Dobre, dobre. Marcin miał Gragasa zawsze dobrego. Okej. Okay. Czekaj, co się stało?
Hej. I'm not sure where it's Tena. Gdzie się to? What the fuck? Droga. Ja to proszę. Where's the flash? Yeah? No, no, no. Co to miało być? I'm going. Yeah. What the fuck? What? What the fuck? No dziwne to było. Jak osa powtórzę? No oczywiście. Pyk. Przeflaszował, żeby ta nie dała mu snera. No, jest i brzuszek. Nice, nice. No, ale to jeszcze nie chcę raz poleci. No ciekawa interakcja. League of Legends. League of Legends. O, pauza. Pauza, powtórka. Nie, dobra, coś tam. Coś tam się stało i przerwa szybciutka mała. Okej, okay, Herald brany. Trzy turety już wzięte są. No więc pewnie... Kurde, z tym drugim riftem teraz będzie właśnie... Ciekawe z tym, jakie będzie prio. Jakie turety będą chcieli otwierać, bo... Teoretycznie, no wzięcie tych turetów side'owych no jest przyjemne, bo dużo pieniędzy. Ale z drugiej strony wzięcie turetu na midzie drugiego no też jest fajne, bo otwierasz sobie mapę, nie? Ciekawy jestem, jak drużyny będą podchodzić do tego rifta. Jak będą go chcieli grać. Trochę głęboko wychodzi Trembi z plakadem. Troszkę się poczuwają. Krzanko z formie. No i dobrze, dobrze. Tego potrzebujemy. Ale że Trembi jeszcze Fnatic ma w nazwie. Nie zmienił sobie tego. Ajajaj. Ja ciekawe, że Trembi w ogóle teraz w Polsce mieszka? Jak nie ma sezonu? I nie ma drużyny? Czy siedzi w Polsce, czy i tak w Berlinie gdzieś siedzi? Ciekawe. 4K do tyłu. Ale smoki mają niby po prawej stronie. Tylko, że jest chemtechowy Soul, który no, jest najgorszym Soulem w tej grze. Więc nawet te smoki aż tyle nie dają. Taka lista coś z tego Dirka zrobi? Jest Botrk. No i co, no i kolektor chyba na dwójkę musisz robić, jeśli masz to wykorzystać jakoś. No i to jest problem, właśnie. Że no chcemy wejść, ale kto tutaj ma wejść? No Azir musi szukać wejścia, nie? Więc jakby no niestety kompozycja jest... No sklejona z gówna niestety. No ale to no, wszystko się wyciąga z tego, że ci zagrali ten botlane, więc ci musieli odpowiedzieć tą zają. Nie ma tutaj jakiegoś Nautilusa albo Leony, która by engage'owała. No i jest przypał. Masz teraz cztery postacie range'owe. Nikt nie ma engage'u poza Azirem. No i... No i w pizdu, nie? Niestety. Dragas wants to flash, I think, okay? No flash, Dragas. No flash. A że Varus nie ma flasha? Okej. Okay. O, bo to... bo na dziku co trochę zagrał. Ej, to nie wygląda tak źle. Wow. Widzisz? Pogadałem i oczywiście poszło w drugą stronę. XD. Ty, no i smok numer 3 dla nich. Okej. Okay. Kurwa, czekaj, aż jeszcze muszę to teraz zobaczyć. No flash. No nie, no ten boy jest takim dzikusem cholernym. Ale tak on musi grać właśnie. On tak to ma wyglądać. Agresja, do przodu. Ciśniemy, cała drużyna musi grać agresywnie. No mam nadzieję, że tak właśnie tak będzie Karmin Korb grał. Tak będzie wyglądało. Że będzie tam odwaga. No dobra, on tutaj pokazuje tą powtórkę, dobra, kij z tym. Dobra, czekaj. Przesuń to gościu do live'a. Dobra, Bibi coś tutaj się zamulił lekko. O, Jackis nie trafił tego ku. No dobra, no musiał flasha zainwestować jeszcze. Ale mają rifta i dlatego pewnie chcieli tutaj zagrać do końca już to, okej. Ej, a do tego rifta w ogóle trzeba wsiadać? Czy to jest opcjonalne? Nie, bo zawsze wsiadają tutaj, ale nie wiem. Ale chyba nie ma takiej, że trzeba, nie?
You think they will push more? Yeah, yeah, they are, they are. Z upsetem? Nie no, upset potrafi grać agresywnie. Jako tako? Targamas też potrafi zejść z lane'a dobrze, pomóc. Nie wiem, no jest duży potencjał w Karmin Corp moim zdaniem. Czyli ktoś ostatnio pisał, że G2 dużo screamuje na Karmin Corp i chyba Miki powiedział? Albo ktoś z G2, że dobrze wyglądają Karmin Corp. Więc być może być dobrze. Dzięki Diongo. Na YouTubie to będzie? Będzie, będzie. Raczej, chyba że nie będzie, zobaczymy. Nagrywam, ale no nie, no chyba będzie. Nie no, nie jest taka zła ta gra. Myślałem, że będzie, będzie gorsza. No nie, jest 19 minuta, no, no widać, że niebiscy są silniejsi i kompozycja czerwona jest gówniana po prostu. Ale gierka nie jest zła. I trochę pokazuje tutaj finezję Bow, nie? Mimo, że jego drużyna przegrywa w dużej mierze, to on i tak ma przewagę w CS-ach. No to jest też Graves, nie? No strasznie szkoda, że ten Boltyn jest taki trollowaty trochę, no. Jakby te oba botlane'y były dość normalne, czyli nawet Tahmkent z Senną, a tutaj by była Kalista z Nautilusem na przykład. To mogła być ciekawsza gra. Bo przez to, że jest to Zion, to ciężko się gra kompozycją prawą. Film będzie na YouTubie, chyba że nie będzie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Staram się cały czas co jakiś czas posłuchać tego Juna. Ale on taki. No ogólnie, kurczę, ty, ta trójka, no coś tam gadają po tym angielsku, ale to takie. Takie średnie. Jak niskiego słyszysz, to od razu jest pewność siebie w głosie. A tam chłopaki coś sobie pod nosem gadają i cholera wie, o co im chodzi, nie? Chociaż ten Boł zaczyna jakoś brzmieć, no ale bo już... Ty, bo od kiedy jest w Europie? Od roku? Na pewno. Ale on był jeszcze wcześniej. To było półtorej roku już będzie w Europie, nie? Kurde. Sporo. O, czekaj, ja muszę zobaczyć na czat. Jankos na plecach. Bomba. No nie, da się grać. Lipa. Szkoda tych czerwonych, no. Szkoda, szkoda. No trochę w Champions Selectie to zostało przegrane. Nie? Choć ten botem po prawie wygrywał do czasu, nie? Tylko później się zaczynają schody, jak trzeba... Trzeba jakoś zagrać, nie? Trzeba zainicjować i tak dalej. No plesi. Trochę ten Ashor nie spadł zbyt szybko. Okej. Okay. Bibi od razu poleciał. Varus dętka. Ej, to nie wygląda tak źle dla czerwonych. Patrz co robi Bo. Patrz co robi. Ej, Penta w ogóle. Penta? Nie zapiegał. Już myślałem. Ej, dobry jest ten mecz. Spoko jest ten meczek. Coś mi trollowali, skorczybieki. Ale patrzcie, jaka to jest w ogóle gra dżunglerów, nie? 7-1 do 9-2. Czy oni mogą wziąć tego Nashora? No Kalista ma swoje E jeszcze. TP ma Varus, 6000. Tutaj jest tepek dla Varusa. Go back, God, tak, go back, nie chcą tego robić. Chociaż Bibi też typuje? Ej, może mogą to zrobić. O Jezu, czemu Varus dał tepeka tutaj, a nie tutaj? O Jackie, co ty kurcza, ślepy? Czemu tam tepek? Słabo. Oj. Dobra, wzięli tam ci. No jako subadentka. A, 1000 zł z Gragasa, o kurde. Jakby wzięła taką listę, byłoby chyba najlepiej. Albo Anzirek. Nice'erka. Ty, ale jest ciężko tego Gravesa zabić. Jak go nie zabije. O Jezu Chryste. Ej, no dobra, no co, miałbyś... Ta gra miała być stompem. Ktoś mi sprzedał info, że tego meczu nie warto robić, bo będzie stompowy. Jest 23 minuta, gra jest równa, ci wzięli Nashora. Fajny mecz to jest.
Oj, to co robi Adelany już nie jest dobre. Oj, one by one poszli. W jakim wszechświecie to jest stomp, ta gra niby? Zajebista gierka. I to będzie Soul w ogóle czerwonych. Ej, to przecież czerwoni to wygrywają chyba ten mecz. Tak? Chyba tak. No chyba, że chodzi o to, że Grave stomp. No nie, no to do czasu było wszystko okej tutaj. Ale no... No głupie walki. Głupie walki. Ty, no ale pomyślałem, że to nie miejsce, gdzie wygrają. A to jednak, kurde, ten bo. No, ale to jest to, co się mówi cały czas o tym bo. No to jest ogromny talent i jeśli tylko dasz mu gości, którzy będą grali wokół niego, będą grali jego grę, no to będzie, kurczę, dobrze. Będzie w porządku. Który da będzie wzięty ładnie. I do topa chcą przejście robić. No chyba wycofanie do bazy pełne powinno pójść. Ej, dziwne. O Jezu, przez taki damage. Ja pieprzę. Ty, ale w ogóle... Ja pierdyla. Co się dzieje? Taki damage. Dobra, to będzie chyba koniec gry, ale... Ogólnie to zagranie nie było takie dobre. Skończyło się zajebiście oczywiście, ale... Aatrox wracał do bazy, po czym Graves z Azirem weszli w czwórkę. Czekaj, daj to jeszcze raz. Czterech zawodników, Aatrox się rekaluje, oni stwierdzają, dobra, wchodzimy. No to było dzikie mega. Ten też cofa. I oni we dwójkę w czterech weszli. Tutaj bomba szybka. Przez 16 level Graves. Z R-ka mocna. Ja pierniczę, jaki damage. Masakra. No i Janko's dead. A było dobrze, a było dobrze. Cholerny bo. 14-2. Nice. To co myślicie, jak wystartuje Lec, to ban Graves w bo trzeba? No to jest jego pick totalnie. To jest jego najlepszy champion. 100%. Ty, jakbym był na miejscu drużyny, która będzie grała w Carbine Corp w pierwszym tygodniu, to bym banował tego Gravesa chyba. Serio. Nie chciałbym się grać na to. No on zawsze coś kurde zrobi tym Gravesem z rogowaciałym. Raczej tak trzeba zrobić, no. Po tej akcji koło naszego Janko zrobił wczoraj, że już przegrali tę gierkę. No tam się rzeczywiście dużo popsuło, ale też ta akcja przy Blue Buffie też troszkę tempo stracili tam, nie? No ale Nashor to no, trochę przybił tę gierkę. Ale gierka spoko, mi się podobała. 25 minut. Co prawda było tam z 18 minut więcej dominacji niebieskich. Jedna zła walka, rozpędzony Graves na trzech, tam wtedy miał chyba trzy itemy. No i leci. Kurde, nie powinno tak łatwo wyglądać. Ciekawe. Fajny mecz. Podobał mi się. Trzeba to na YouTube badać. Niech wiedzą ludzie, że bo potrafi tym Gravesem kurde wymiatać. No, botlane Fnatic się może nie popisał w tej grze jakoś bardzo. Byli do przodu, ale nie byli głównymi carry. I też no, zastopowali rzeczywiście ten botlane. No, ale też na niebieska drużyna trochę błędów. Chciałbym zobaczyć jeszcze damage done, kurczę, tutaj. Ale nie ma takiej opcji. Ciekawe jestem tego Warusa, jaki damage wcisnął. Ale całkiem spoko grał. Tylko też tutaj... Nie wiem, w ogóle dzika była ta gra jak cholera. Zresztą to jest 25 minut, 40 kiny, nie? Więc nie było tam za bardzo takiego siege'owania, czy podchodzenia do obiektywów, tylko wszystko było jakoś tak nieskoordynowane i jedna wielka napierdzielanka była ta gra. Ale zazwyczaj te gry tutaj in-house'owe tak wyglądają, nie? To się biją chłopaki, jest mucka. No raczej tak gry w lecu nie będą wyglądać, nie? Chyba. Chociaż jakby tak wyglądały, ja bym się nie obraził. Jakby była taka zadyma. Byłoby spoko. Ale wątpię. Tyle.